małymi dziećmi, więc trudno przewidywać, że od razu znajdą pracę. Część osób, ta pani, która ze swoją rodziną mieszka w Szumowie w zespole szkół, pracuje w zespole szkół jako pomoc. Ja tylko dodam, że ta pani ma babcię, czyli jest pomoc z dziećmi się dzieci. Biorąc, są mamy z dziećmi, zdarzają się przypadki i to niejednostkowe, że dzieci są nie swoje, brata lub nawet. Nawet mieliśmy przypadki sąsiadów, gdzie mieliśmy problemy z prawne. Kierowaliśmy wnioski do sądu, pomagaliśmy kierować wnioski do sądu ustalenia opiekuna faktycznego, bo żeby móc złożyć wnioski o świadczenie, musieli mieć prawnie ustalenie dla tych obcych dzieci opiekunem faktycznym. Więc ta sprawa już są po załatwieniu. Wszystkie osoby, które są na terenie naszej gminy, mają tę sprawę po załatwieniu. Ile mamy dzieci i po prostu do osób? W sumie mamy 120 osób, tak? To jest płynna sprawa, bo tam się to zmienia. 127 osób zostało nadane PESEL. W naszej gminie, ale część mogło być... 60-70% na pewno to są dzieci. O, nawet więcej. Nawet więcej. 60-70. Więcej. Ja mam listę... Jest mamy też szkółką dzieci. Są dwie osoby dorosłe z szóstką dzieci. Nie ma płynności, jeśli chodzi o zamieszkane domach prywatnych i naszych, ale jest duża płynność w Ostróżnie, gdzie tam prezentacja jest. Nawet jedna pani się zgłosiła, nie wiem, czy jakby zostało sfinalizowane do pracy gospodarczej, ale do pomocy przy dojeździe. Więc chcą, jest dużo osób takich, które naprawdę chcą pracować. Ale są też osoby, które nawet nie składają wniosków. 500+, także to są indywidualne przypadki. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa ma uwagi takie oficjalne do uchwały? Chciałbym zgłosić jakąś poprawkę, albo nie, jakieś sugestie. Dziękuję za to zagłosowanie. Tak jeszcze dopowiem, że w tym punkcie sobie chodziło o zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, to mieliśmy sygnały z przedszkola, na przykład, że dzieci przychodzą na zajęcia, się okazuje, że nie mają plasteliny, nie mają kredek, nie mają innych rzeczy. To, co ludzie ofiarują, no, nie wszystko jest kupione, tak? Zeszyty, tornistry, czy tam plecaki, czy jakieś tego typu rzeczy mają. Natomiast no, takich prostych rzeczy brakuje, tak? Więc też można by było, żeby można było zakupić na przykład tam 10 opakowań plasteliny i tym dzieciom przekazać, żeby one uczestniczyły jednocześnie w takich samych zajęciach, mogły robić to, co robią normalnie wszystkie dzieci w przedszkolu. No bo trudno też wymagać, żeby trzeba uchwalić, tak? Na przykład tak jak ze szkoły, to wiem, że rada rodziców i rodzice w indywidualnych klasach, tak? Naprawdę. Nie, no tak, ale tutaj właśnie, żebyśmy mieli możliwość, że... Nie, no oczywiście, że tak, bo to brakuje, żeby te drobne rzeczy kupić i tym dzieciom zapewnić. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 34, łamane przez 236, łamane przez 22. Rady Gminy Szumowo z dnia 4 kwietnia 2022 roku została w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Szumowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została przyjęta przy 15 głosach za, podjęciem uchwały głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Proszę Państwa, punkt 6 odpowiedzi na zapytania i wnioski. Nie było ani zapytania, ani wniosku, więc przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski i sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja chciałem zapytać odnośnie kanalizacji, bo już ukazało się na stronie gminy Szumowo, że została podpisana umowa. Nie, firma. Firma radaruje, że kiedy przystąpi do pracy? Podpisana została umowa w czwartek, tak? Wydaje się. Firma już od dzisiaj przystępuje do działań. Działania są tak zwane przygotowawcze. Również podpisana została umowa z inspektorem nadzoru, bo tak naprawdę pierwszy okres, ten miesiąc czasu to jest na zatwierdzenie materiałów, które będą używane, na umowy z podwykonawcami i w kwietniu jeszcze wykonawca chce dostarczyć tutaj część materiałów, a takie wejście, planowane wejście w teren jest po długim weekendzie. Te 3 tygodnie
trzy tygodnie, które zostały w tej chwili, to są sprawy takie organizacyjne, formalne, mamy przekazanie budowy i zdaje się 10, już nie pamiętam daty. I sprawa rzeczy się oczywiście uzgodnił materiałowo właśnie. 7. 7 przekazanie pracy budowy, pierwsze spotkanie takie robocze z kierownikami i przekazanie wszystkich teoretycznie placu budowy w terenie na całej gminie i oczywiście przekazanie placu budowy od budowy oczyszczalnej. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Trzeba różnych, ja tylko powiem jedną rzecz, bo akurat rozmawialiśmy o 1 000 000 zł, które mamy nadzieję, że otrzymamy od marszałka na remont budynku po szkole. W związku z tym, że tej decyzji jeszcze nie ma, w Srebrnym Worku, w związku z tym, że tej decyzji jeszcze nie ma, mija nam termin pozwolenia na budowę, musieliśmy rozpocząć budowę. Wyłoniłem kierownika, znaczy pomaga nam pan, który robi to bezinteresownie, przejął obowiązki kierownika budowy. Musimy wykonać część robót, minimalną część robót, żeby pobrać dziennik, wpisać do dziennika budowy, rozpocząć formalnie budowę. Kiedy będą decyzje dotyczące przekazania tych środków, będziemy mogli dopiero ogłosić przetarg. Ale te działania, które są już, musieliśmy podjąć, bo w czerwcu mija termin pozwolenia na budowę. Gdybyśmy przegapili ten termin, cała procedura od nowa. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zamykam obrady. 34 sesji. Tylko powiem, jeśli chodzi o szczegóły, to